Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, co władze pisowskie, a potem władze PO knują w związku z tymi setkami tysięcy, jeżeli nie powyżej miliona Ukraińców w Polsce. Jak wyłażą ze skóry, żeby ci Ukraińcy w Polsce pozostali. Argument główny tu jest taki, że brakuje rąk do pracy, no i będziemy mieli gotowe ręce do pracy. Natomiast no widać, jakie mogą być tego skutki, prawda? I prawdopodobnie będą skutki powstania znaczącej mniejszości ukraińskiej w Polsce. No to skutki będą takie, jakie były w okresie międzywojennym czy zaraz po wojnie. No i tak, PiS zaczął ten proces, prawda, przyjmując wszystkich uchodźców, oferując im wszelaką pomoc, dając te 500+, przyjmując polskie dzieci, ukraińskie dzieci do polskich szkół. Zrobiło się tak, że część dzieci ukraińskich chodziła do polskich szkół, część w ogóle nie chodziła do żadnych szkół. Część uczyła się online w szkołach ukraińskich, część zaczęła chodzić do szkół ukraińskich, które powstawały jak grzyby po deszczu. I teraz władze PO poszły 100 razy dalej niż władze PiS w przytrzymywaniu tych Ukraińców w Polsce. No bo oni przyjeżdżali do Polski, ale znaczna część, nie wiemy do końca jaka, ale chyba bardzo duża część, pojechała dalej, prawda? Czyli głównie do Niemiec, ale nie tylko do Niemiec. I jeżeli PiS liczył na kilka milionów Ukraińców, którzy pozostaną w Polsce, to się przeliczył. No i mamy tutaj ewidentnie do czynienia z takim zjawiskiem, które zostało zarejestrowane w odniesieniu do Polaków wyjeżdżających do pracy do Niemiec. No i jest takie zalecenie, które Polacy realizują, żeby jeżeli wyjeżdżają z dziećmi do Niemiec albo w Niemczech rodzą się im dzieci, to żeby powracali do Polski, gdy dzieci, czy jedno z dzieci ukończy 7 lat, żeby poszło do polskiej szkoły w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecko pójdzie do szkoły w obcym kraju, no to są dwa tego skutki. Znaczy po pierwsze, im dłużej jest w tej szkole, tym trudniej im później kontynuować naukę na terenie Polski. Drugie, ważniejsze, im dłużej jest w szkole w obcym kraju, otoczone dziećmi z tego obcego kraju, powiedzmy Polak w Niemczech, polskie dziecko w Niemczech ma niemieckich kolegów, no i wsiąka w to środowisko, wsiąka mentalnie, wsiąka kulturowo, przyzwyczaja się, uznaje to za swoje miejsce na ziemi, za swoje gniazdo i później dziecko ma 12-13 lat i mówi, ja jestem, niekoniecznie mówi, ja jestem Niemcem, ale mówi, to jest moje miejsce na ziemi, to jest mój kraj, tutaj mam kolegów, ja stąd się nie ruszam. I takie dziecko wsiąka już na zawsze. W Niemcy żeni się, czy wychodzi za mąż, za obywatela, nie obywatelkę niemiecką i później rodzice mówią, że no wróciliby do Polski, ale nie wrócą, bo ich dzieci, ich wnuki są tam. Znaczy znam wiele takich osób, które by dawno wróciły do Polski, ale z zachodu, ale nie wrócą właśnie, bo nie chcą zerwać kontaktu z dziećmi, a w wielu wypadkach przede wszystkim z wnukami. I ten mechanizm chcą wykorzystać teraz, znaczy chciało wykorzystać w jakiejś mierze PiS, a chce wykorzystać Platforma Obywatelska. No, czyli chce przymusić wszystkie dzieci ukraińskie przebywające na terenie Polski, żeby chodziły do szkoły. To ma być przymus szkolny. No, czyli po pierwsze zabierze się ich rodzicom 800+, ale nie tylko to, bo będą sprawy,
uznaje się, znaczy wyszedł jakiś akt prawny, który mówi o tym, że obowiązek szkolny dotyczy również dzieci ukraińskich, no i te dzieci mają chodzić do polskich szkół. Ukraińskie szkoły mają w Polsce mają zostać przymuszone do tego, żeby realizowały program polski. Dzieci ukraińskie mają chodzić z dziećmi polskimi. No i ma być taki segment, to się trochę jakoś inaczej nazywa, ukraiński, czyli w polskiej szkole za nasze pieniądze dzieci ukraińskie mają się uczyć geografii Ukrainy, historii Ukrainy, języka ukraińskiego. No, nauka języka ukraińskiego, lekcje języka ukraińskiego są takimi samymi, znaczy analogicznymi lekcjami jak lekcje polskiego, czyli obejmują też literaturę. A jak wiemy, czy powinniśmy wiedzieć, literatura ukraińska jest antypolska. Ich klasycy, ich wieszczowie, jeżeli można tak powiedzieć, cały czas mówią o tym, żeby zabijać lachów. No i czyli jakby władze chciały doprowadzić, władze PO, znaczy tego rządu, co teraz rządzi, chciały doprowadzić do tego, żeby dzieci ukraińskie dorosły w Polsce w taki sposób, że nie chciałyby już nigdy opuścić Polski, tu wiązałyby z Polską swoją przyszłość, a zarazem pozostałyby w pełni Ukraińcami, stanowiły mniejszość ukraińską, to by się skończyło pewnie pewną reprezentacją w Sejmie, reprezentacją w samorządach, specjalnymi przepisami prawnymi typu w odniesieniu do niektórych miejscowości ulice, nazwy ulic w dwóch językach. No i teraz zobaczmy, tutaj są dwa poważne problemy. Pierwszy problem jest taki, że państwo polskie wydaje coraz więcej, olbrzymie sumy pieniędzy na utrzymanie tych Ukraińców, na ich szkolenie, na ich szkoły, na szkoły dla nich, na opiekę zdrowotną, na kwestie emerytalne, prawda, bo ci Ukraińcy jak kończą te 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety, to już w Polsce otrzymają polskie emerytury, jak pracują, a wielu z nich pracuje. No w każdym razie są to gigantyczne pieniądze, których oczywiście zabraknie na różne potrzeby polskie. Służba zdrowia, zawsze były kolejki do wszystkiego, do lekarzy specjalistów, do szpitali, te kolejki przez tych Ukraińców się zwiększają. Co do szkół stosuje się taki argument, że idzie niż i trzeba by zwalniać nauczycieli, trzeba by zamykać szkoły, klasy by były bardzo małe, a tak Ukraińcy tutaj napędzą uczniów i będzie, bo się mówi, że nawet około 100 tysięcy ukraińskich uczniów się może pojawić w tym roku w polskich szkołach ze względu na ten obowiązek szkolny. I teraz zobaczmy, że tak, ci Ukraińcy, te dzieci ukraińskie w znacznej części nie umieją po polsku, albo umieją, ale w bardzo ograniczonym zakresie. No i tutaj są dodatkowe koszty dotyczące specjalnych opiekunów pedagogicznych, dodatkowych lekcji. No i inaczej wygląda taka lekcja w klasie, w której jest połowa, powiedzmy, piętnastka Polaków, piętnastka Ukraińców, prawda, bo no, szkoła, klasa, skład klasy zawsze wpływa na sposób kształcenia. Jak ja chodziłem do podstawówki na Grochowie, na Pradze, w Warszawie w latach 60., to dyrektor tej szkoły, jako dobry pedagog, postąpił w ten sposób, którym był powodowany troską o te dzieci bardziej pracowite, bardziej zdolne.
To znaczy pobrał z każdej klasy chuliganów, dzieci marginesu społecznego, takie huczniów, w którym były kłopoty, albo w perspektywie dobrego zachowania, albo w perspektywie nauki i umieścił ich w jednej klasie. Prawda? To jest ten problem. Gdyby do klasy chodziło 15 polskich dzieci i byłoby ich tylko 15, no to oczywiście efekty pedagogiczne byłyby większe, bo im mniej dzieci w klasie, tym lepsza nauka, tym więcej czasu poświęconego uczniowi. Ja coś wiem o tym, chociaż na innym poziomie. Byłem studentem Akademii Teologii Katolickiej i komuniści wyłazili ze skóry, żeby oddziaływanie tej uczelni było jak najmniejsze. Mieli narzędzia, te narzędzia zastosowali, czyli zastosowali limity. I efekt był taki, że na moim kierunku było, na metafizyce było 2 miejsca, na historii, filozofii było bodajże 7 miejsc, na etyce były 3 miejsca, prawda? I kształciliśmy się jak w Oksfordzie. Tu na marginesie warto zauważyć, że ci Ukraińcy nie tylko chodzą do podstawówek, do szkół średnich, ale idą także na studia i znowu straszne koszty, bo studia bardzo drogo kosztują. Szczególnie studia typu medycyna czy jakieś inżynieryjne. Dwa, że jeżeli studentów na ćwiczeniach nie jest 15, tylko 30 albo 50, to no, efekty nauczania są dużo słabsze. Prawda? Podczas ćwiczeń, seminariów przede wszystkim studenci muszą się wypowiadać, ich wypowiedzi muszą być korygowane przez profesora. Jeżeli jest 50 osób, to jeden student może się wypowiedzieć, jeżeli w ogóle chce, ale powiedzmy, że bardzo chce, to i tak nie może się wypowiedzieć. Więc to jest jeden problem kosztów i pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy ponosić takie koszty? Tu można by przecież wejść w jakąś umowę z Ukrainą, że albo Ukraina pokrywałaby te koszty, albo ci Ukraińcy wróciliby na Ukrainę, prawda? Bo wojna obejmuje tylko niewielką część Ukrainy. To nie jest tak, że ludzie muszą stamtąd koniecznie uciekać. Muszą uciekać, czy powinni uciekać, czy nie można im zabronić uciekać z tych terenów objętych wojną, ale mogą się przenosić na drugi koniec Ukrainy, w małych miasteczkach i na wsiach. Żyje się tam dokładnie tak samo jak przed wojną. O wojnie wiedzą tak jak my z telewizoru. I drugi problem, znaczy to są trzy problemy, bo jeden problem to jest problem kosztów, drugi kosztów finansowych. Drugi problem to jest problem kosztów społecznych i narodowych, prawda? Bo jest kwestia, jeżeli pojawi się w Polsce stała, znacząca mniejszość ukraińska, jeszcze jakby była słowacka na przykład, to czy choćby białoruska, ale ukraińska, nie muszę tego państwu tłumaczyć. No i tu może następować proces takiego zamknięcia się tej mniejszości, ale zawsze w takich wypadkach jest, nie wszyscy są tacy zamknięci, czyli będą małżeństwa mieszane i ta ukraińskość będzie się rozlewać jak woda, czy jak to woli, jak jakiś wirus. No i wynikające z istnienia dużej mniejszości wszystkie problemy różnego typu, problemy, które będą narastać, prawda? Kiedy ta mniejszość będzie na przykład mieć więcej dzieci niż Polacy i będzie wzrastać, bo później będą roszczenia, to nasza ziemia, my tu stanowimy większość i tak dalej, roszczenia na przykład do terenów wschodnio-południowych. No i ostatni problem, ten argument stosowali pisowcy. Nie słyszałem tego argumentu z ust PO, ale na pewno używają tego samego argumentu. Koniecznie potrzeba nam rąk do pracy, a nie mamy rąk do pracy. I to jest argument z gruntu fałszywy. Prawda? To Węgrzy to pokazali w praktyce, mówiąc, że
nasz węgierski dobrobyt powinniśmy, możemy budować tylko naszymi węgierskimi rękami. Tu jedna uwaga na marginesie, że przecież ci Ukraińcy obecni w Polsce, to jest zawsze taki problem, prawda, że ktoś pracuje w danym kraju, a wydaje te pieniądze, czy wywozi te pieniądze, które zarobił na zewnątrz. I to ma negatywne skutki ekonomiczne dla danego kraju. I ci Ukraińcy, to ja sam, jak bywam na poczcie, to zawsze jest kolejka Ukraińców, którzy przesyłają pieniądze na Ukrainę, prawda, że te pieniądze wypływają, więc to jest taki dodatkowy argument. Ale wracam do tego zasadniczego nurtu. Kwestia braku pracowników. I Węgrzy mówią, my własnymi rękami. To nie jest tak, że społeczeństwo, liczebność tego społeczeństwa powinny być dostosowane do gospodarki, tylko gospodarka powinna być dostosowana do liczebności społeczeństwa. I to nie jest tak, że im większe społeczeństwo, im bardziej liczne, tym większy dobrobyt w danym kraju, bo są małe kraje, które mają dużo większy dobrobyt, licząc na głowę mieszkańca, niż duże kraje. No, czyli Polska była wielką potęgą, mocarstwem od morza do morza, a miała 1/3 mieszkańców, co teraz, prawda? A jeszcze na dodatek powierzchnię miała 3 razy większą. Więc to jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, o której mówiłem w kilku programach, to jest kwestia rezerw pracowniczych, prawda? No bo brakuje pracowników w Polsce. Brakuje z kilku powodów. Pierwszy powód to jest to, że olbrzymia liczba Polaków pracuje poza granicami Polski. I tu trzeba by zastosować mechanizmy, żeby oni powrócili. Te mechanizmy to oczywiście zwiększające się dochody w Polsce i no, jakieś różne preferencje specjalne, zachęcające do powrotu propozycje ze strony państwa. Druga rzecz, rezerwy wśród młodych, prawda? To o tym już chyba parę programów zrobiłem, ale tutaj warto powtórzyć, że kto pamięta, ten pamięta, a większość nie pamięta albo nie może pamiętać, że w latach, na początku lat 90. wydłużało się szkołę, czas pobytu w szkołach, zwiększało się liczbę dzieci, młodzieży w klasach, zwiększało się liczbę studentów, prawda? Szkolnictwo wyższe zaczęło podupadać, no bo na przeciętnej uczelni było tam na roku kilkudziesięciu studentów, a teraz jest 10, 20, 50 razy więcej. To są nocne komitety kolejkowe, kolejki do magisterium, prawda? Poziom szkolnictwa wyższego przez to spada, że no bo wprowadzono taki mechanizm, że zaczęto płacić uczelniom od głowy, prawda? Od głowy, czyli od studenta, no i wtedy uczelnie zaczęły jakby z automatu ekonomicznego zwiększać drastycznie liczbę studentów. I wtedy tłumaczono na początku lat 90., no, że jest totalne bezrobocie i jeżeli się nie zrobi czegoś takiego, nie zrobi się takiego ruchu, że cała młodzież pójdzie do szkół średnich, a później pójdzie na studia wyższe, to ta młodzież będzie na ulicy, to będzie przestępczość, narkomanie, alkoholizm i tak dalej. I ta sytuacja się zmieniła. Natomiast zdecydowana większość młodzieży połowę swojego życia prawie się uczy. Znowu, olbrzymie koszty. Uczy się, to znaczy wcale nie oznacza, że chce się uczyć, tylko przebywa na uczelniach, przebywa w szkołach, bo młodym jest wygodniej się uczyć, wolą się uczyć niż pracować, bo mają więcej wolnego czasu i mniej odpowiedzialności. Dwa, że no, teraz już powoli to odpływa, ale kiedyś każdy chciał mieć wyższe wykształcenie, namnożyło się tych wyższych szkół, siedzieli w tych wyższych szkołach latami, nic to nie dawało poza papierkiem
I pojawił się nowy mechanizm, że pojawiło się olbrzymie bezrobocie, szczególnie w małych miasteczkach, bo skończyłem wyższe studia, to nie będę, skończyłam wyższe studia, to nie będę pracowała w mięsnym albo u fryzjera. Prawda? To jest jedna z istotnych postaci bezrobocia. Także ograniczenie liczby studentów, ograniczenie liczby uczniów w szkołach średnich, szkoły zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, to by spowodowało pojawienie się wielu rąk pracy na rynku pracy i oni by się pojawili, ci młodzi, prawda? Jak w małym miasteczku byłem u fryzjera, strzygła mnie taka fryzjerka i się w końcu pytam jej, no tak patrzyłem na nią, pytam się, ile pani ma lat? A ona mówi 15, prawda? Bo czy tam 16, ale chyba 15 powiedziała, no bo po szkole podstawowej poszła do szkoły fryzjerskiej i już od razu praktyki, praca prawie od samego początku i skończy dziewczyna 17 lat i już będzie zarabiała na siebie. No i teraz przepychanie jej przez szkołę średnią, jak ona nie chce, jak nie potrafi, przepychanie jej przez studia wyższe, bo chce, bo ma takie ambicje, no jest bez sensu dla niej, dla społeczeństwa ze względu na koszty i dla rynku ze względu na brak pracy na rynku. No i teraz ograniczenie liczby uczniów czy studentów powodowałoby też ograniczenie kadry, administracji, nauczycieli, oni by poszli gdzie indziej pracować. No i kolejna kwestia jakby oczywista, przerost administracji. Ten przerost administracji jest z kilku powodów. Oczywiście znaczący wpływ ma tu Unia Europejska. Jakbyśmy przestali być członkami Unii Europejskiej, to można by 1/3 administracji od razu zwolnić i mogłaby pójść robić coś konkretnego. Coś, co by służyło całemu społeczeństwu. 1/3 administracji to jest kwestia przerostu administracji ze względu z polskich powodów, prawda? Jakiś tam polityk zostaje jakimś szefem i zatrudnia rodzinę, zatrudnia wielu pracowników, bo im więcej ma pracowników, tym więcej ma wdzięcznych ludzi, tym więcej ma władzy i tak dalej. Więc ta administracja jest rozbuchana. Jeszcze dodatkowo polskie przepisy, które też się mnożą niezależnie od przepisów unijnych i później zawsze wracam do tego przykładu, że kiedyś zrobić lodowisko dla dzieci, no to wychodził cieć, odkręcał szlauch i trochę tam łopatą porobił takie murki ze śniegu, wylewał wodę, następnego dnia było lodowisko. Teraz to wymaga 25 pozwoleń, toaleta, oświetlenie, ochrona i tak dalej, i tak dalej. I masę ludzi jest w to zaangażowanych, praca masy ludzi jest zaangażowanych. Więc tutaj ograniczenie przepisów, ograniczenie administracji dałoby wielkie efekty. No i ostatnia kwestia, która powoli się troszkę rozwiązuje, znaczy kwestia tego, że znaczna część polskich pracowników jest zatrudniona w zachodnich koncernach. W Warszawie są całe kwartały miasta, wieżowiec przy wieżowcu i tam siedzą ludzie, dobrze zarabiają, coś tam robią w tych wieżowcach, niczego nie produkują oczywiście. Robią to dla amerykańskich, niemieckich czy jakichś innych koncernów, a te koncerny nam albo nie płacą żadnych podatków, albo jakieś niewielkie te pieniądze zarobione znikają z Polski. No, ostatnio koncerny z różnych powodów, poświęciłem temu specjalny program, zaczęły opuszczać Polskę, przenosić się do Indii albo plajtować, więc pojawiło się kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych rąk pracy na rynku, ale gdyby te koncerny pogonił, no to które nie służą Polsce, tylko służą innym nacjom, innym państwom, no to rąk pracy na rynku by się pojawiło polskich
tyle, co trzeba. Natomiast wróćmy tutaj jeszcze do tej myśli, że no, taka ma, gospodarka ma pasować do społeczeństwa, a nie społeczeństwo do gospodarki. Także prowadząc właściwą politykę wobec rynku pracy, wobec gospodarki, nie potrzebowaliśmy by do niczego mniejszości ukraińskiej. No i teraz pytanie, jeżeli podsumujemy te wszystkie koszty zatrzymania tych Ukraińców w Polsce, no to wydaje się, że jakby nie liczyć, jakby nie patrzeć na gospodarkę, to zawsze więcej do nich będziemy dopłacać niż mieć z nich zysku. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.